Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Witam was, kochane dziewczynki, witam was, kochani chłopcy. Słuchajcie, od wielu tygodni prosicie mnie, żebym zrobiła swoją kolekcję kosmetyków do make-upu. Także dzisiaj, słuchajcie, biorąc pod uwagę, że jest taki piękny, piękny dzień, piękna niedziela, przynajmniej w Poznaniu, stwierdziłam, że pokażę wam moją kolekcję kosmetyków. I jeszcze, słuchajcie, na pewno niektórzy z was zauważyli, że zmieniłam swoje zdjęcie w profilu. Jestem tam w czarnej bluzce, stoję tak trochę bokiem, mam grzywkę, krótkie włosy. I słuchajcie, bo zastanawiam się nad obcięciem włosów i zrobieniem właśnie takiej fryzury, takiego typowego boba, ale bardzo krótkiego. I słuchajcie, jeżeli moglibyście mi doradzić, zerknąć na to zdjęcie i napisać, co o nim myślicie, to byłabym bardzo wdzięczna. I jeszcze, korzystając z okazji, chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić swoich sąsiadów piętro wyżej, którzy wczoraj do godziny 4, bodajże 15 czy 20, robili taką ogromną bibę, śpiewali ze znajomymi. Bardzo się cieszę, że się dobrze bawiliście. Także dosyć tych zgryźliwości, pokażę wam moją kolekcję kosmetyków. Słuchajcie, mam takie dwa, powiedzmy, kuferki, obydwa są z Ikei. Ten jest taki pleciony, mam jeszcze dwa takie, które stoją w łazience z kosmetykami do pielęgnacji. I to jest właśnie taki zestaw, dwa małe, dwa duże, cena bodajże 30 zł, super się sprawuje. A drugi to jest taki też czarny, też mam ich więcej, też do innych rzeczy wykorzystuję je. Więc w tym jasnym koszyczku mam wszystkie rzeczy do twarzy, czyli podkłady, pudry, bronzery, korektory bazy i tak dalej. Wam pokażę, co tutaj jest. Słuchajcie, zacznę od... mam tutaj taką bazę. Jest to Estee Lauder Idealist. Jest to baza wygładzająca i zmniejszająca pory. Wiecie co, używam jej miesiąc i jak na razie mam wrażenie, że moje pory są tak okropnie zapchane, są takie ogromne, ale to na pewno, mam nadzieję, że mi to przejdzie, bo jeszcze używam tego kremu Duo właśnie też na zaskórniki i mam nadzieję, że jeszcze poużywam miesiąc i mi przejdzie, bo po prostu jest jakaś tragedia. Tutaj jest baza L'Oreal Studio Secret. Jest to baza wygładzająca i udoskonalająca powierzchnię skóry. Jest napisane: zmarszczki wypełnione, pory i linie skorygowane. Słuchajcie, mam tą bazę od pół roku? Dłużej, chyba dłużej jeszcze. I słuchajcie, no super się nadaje naprawdę pod makijaż, super ten podkład trzyma i utrwala, ale mi tak po prostu zapycha pory, że koniec świata. Tutaj mam podkład Rimmel Lasting Finish Color 03, porażka podkład. Słuchajcie, aha, jeżeli chcielibyście, żebym zrobiła jakieś recenzje, to mi napiszcie, bo tutaj już wiecie, nie mam czasu gadać, nie? Drugi podkład Revlon Photo Ready 003 Shell kolorek. Trzeci podkład Dream Creamy Foundation z Maybelline Colorex 30 Sand. I ostatni podkład MAC Studio Fix Fluid, tutaj jak wiecie kolorek NC20 i dokupiłam do niego pompeczkę. Okej. Teraz korektory. Mam tylko trzy korektory. Jeden to jest High Precision Retouch z Giorgio Armani, kolorek dwójeczka, WR Estee Lauder kolorek 02 Medium Light i Studio Sculpt Concealer NC15, korektor z MAC. O Jezu, wszystko mi się leci, korektor z MAC. Teraz przejdziemy do pudrów. Mam dwa pudry, jeden widzieliście, jest, w sumie obydwa widzieliście. Jest to puder Synergen 03 kolorek Sand, bardzo fajny. I puderek z MAC Mineralize Skin Finish Natural. Też widzieliście, super, naprawdę. I w ogóle on jest bardzo wydajny, jako codziennie używam, w sumie jednego i drugiego codziennie używam. Ja w ogóle nie widzę, żeby wiecie, żeby to jakoś ubywało. Teraz wam pokażę jeden róż, jaki mam z Clinique, którego i tak w ogóle nie używam. Jakby ktoś był zainteresowany, kolorek 110 Precious Posy. I bronzer Mineralize Blush z MAC. Taki oto piękny, on jest po prostu śliczny, tak go lubię. Kolorek The Soft Meal. I tu jeszcze wiadomo, mam jakieś tam próbeczki. Srata tata, jakieś tam Vichy, Clinique, wiadomo. Krótki podkład, każda z was wydziubuje. Aha, przepraszam bardzo, jeszcze zapomniałam o moim kochanym bronzerze z Sephory, którego wszyscy po prostu kochają, wszyscy się o niego pytają, więc to jest Sephora, kolorek 02 Copper. Tak wygląda, jest strasznie rozsypany, tego wiecie, boję się wam go pokazywać. I to, jeżeli chodzi o twarz, jest koniec. Tutaj mam wszystkie pozostałe kosmetyki, cienie, tusze, kredki i wszystko do ust, także... O, będę sobie od razu układać. Więc tak, zacznijmy od cieni. Paletka Christian Dior.
Jak widzicie, ona tutaj jest taka rozsuwana, miała wszystkie błyszczyki, róże, bronzer i tak dalej. Ten błyszczyk, ten bronzer i puder był po prostu super. No a cień, nie wiadomo, ja cię nie za bardzo nie używam, także to zostało. Druga paletka, którą widzieliście, też Christian Dior. Kolorek 020 Beige Singular. Trzecia paletka, jest to paletka z Inglota, którą też na pewno widzieliście. Jakbyście chcieli kolory, no to po prostu napiszcie. Jest to paletka Pro 5. I ostatnia chyba paletka Estee Lauder. Takie oto ma różowy i szary. Bardzo ładne, naturalne kolorki. Wiecie, ja tam cieni w sumie nie używam, to naprawdę musi być wielkie halo. Tutaj mam dwa cienie z Inglota. Tego używam czasami do brwi, a tego nie używam, bo w sumie nie wiem, po co kupiłam. Jest to 357 i 360. Także jakbyście, mówię, jakbyście coś chcieli, to piszcie. Tutaj mam odżyweczkę do rzęs. Słuchajcie, mam ją chyba, w ogóle nie wiem, czy ona, nie ten... Muszę zobaczyć, do kiedy ona jest ważna, bo słuchajcie, ja mam z 10 miesięcy, no pół roku na pewno i w ogóle jej nie używam, bo powinnam używać, bo moje rzęsy są pierdackie. Tutaj jest jakiś cień, napisany prezent od Virtual, pewnie z jakiejś gazety albo z czegoś do rozświetlenia kucik. W ogóle ja nie wiem, moich podopiecznych w ogóle nie szanuję, ja nie wiem, co to ma być. Tu mam jakieś puste opakowania, to tam Wam nie będę pokazywać. Kredeczka do brwi z Essence. Ktoś napisał kolor chyba light brown, tak mi się wydaje. Słuchajcie, tak coś mi się wydaje. Tutaj jeżeli chodzi o kredki do oczu, to mam jakąś niebieską z Vibo i zieloną z zielony liner z Miss Sporty, w ogóle ich nie używam. Kredeczkę z Manhattanu wodoodporną brązową i czarną resztkę kredki z Lancome. Aha, słuchajcie, jeżeli moglibyście mi polecić jakiś pędzelek do eyelinera i jakiś fajny eyeliner albo w żelu, albo w jakiś słoiczku, albo taki normalny, to byłabym bardzo wdzięczna, bo po prostu miałam taki z Vibo, czy tam z Lovely, taki czarny, mały i był fajny, ale chciałam po prostu, wiecie, coś lepszego. Jeżeli chodzi o tusze, to mam dwa, wiadomo, Max Volume Flash z Rimmela, super, ale słuchajcie, dzisiaj moim odkryciem, bardzo dawno tego tuszu nie używam, jest to False Lash Effect z Max Factora. O kurde, takie ma dziadowskie to opakowanie, nie mogę go nigdy odkręcić. Słuchajcie, na pewno wiecie, jak on wygląda, nie wiem, czy to widać, ale ja dzisiaj mam jedną warstwę na rzęsach. I po prostu są tak pięknie rozdzielone, długie, no w ogóle kurde, i to jedna warstwa, naprawdę, tylko przejechałam, nawet się pomalowałam o sobie lekko oczy, słuchajcie, wow, w ogóle. I nawet pomalowałam rzęsy na dole, także to mi się bardzo rzadko zdarza, naprawdę. I co, jeżeli chodzi o kosmetyki do twarzy i do oczu, to by było wszystko, zostały mi tylko balsamy i pomadki. Więc tak, Neutrogena, sztyft ochronny, Nivea Fruity Shine. Tutaj jest balsam brzoskwiniowy z Inglota, Carmex wiśniowy, nienawidzę Carmexu, to jest jedyny Carmex wiśniowy, Carmex, który ja po prostu jestem w stanie przyjąć, bo reszta jest dla mnie okropna. Balsam Instant Light i mój włos z Clarence'a. I teraz pomadeczki 022 Caribbean z Astora, super, naprawdę bardzo fajna. Pomadka 263 z Inglota, po prostu jak ja je sobie nią pomaluję, to jakbym sobie korektorem pomalowała, no jakaś po prostu tragedia, tak do mnie ta pomadka nie pasuje. Tutaj jest pomadka, o której Wam mówiłam, 180 razy Cream Cup z MAC-a, błyszczyk YSL, bardzo fajny, tylko ma strasznie okropne, ogromne drobinki, błyszczyk 90 z Inglota, błyszczyk English Rose z H&M, błyszczyk, Boże, ja go po prostu używam namiętnie, nie wiem, czy to widzicie, ale on tutaj ma takie wgłębienie, już tyle go zużyłam. Just Super z MAC, z Rimmela błyszczyk Vinyl Gloss 270 Fashion Icon i pomadko błyszczyk z Maybelline. I teraz słuchajcie, wezmę aparacik i pokażę Wam, gdzie ja to wszystko przechowuję. Okej, teraz trochę cofnę, słuchajcie, żeby było w ogóle cokolwiek widać. I tak, tutaj to zielone to jest moja biżuteria, tutaj w woreczku z MAC jest resztka biżuterii, okulary Giorgio Armani, tutaj są moje perfumy i właśnie na tej półeczce, słuchajcie, trzymam wszystkie kosmetyki w tym czarnym pudełeczku, czyli do oczu, pomadki i tak dalej, tutaj trzymam moje podkłady i te inny koszyczek, jak widzicie tutaj drugi koszyczek z lakierami, tutaj jakieś balsamy, tabletki i tak dalej.
Tutaj w tych koszykach, słuchajcie, ja mam tylko jedną szafę, także mam dużo ciuchów i to mi się nie mieści, dlatego postanowiłam sobie zakupić takie koszyki. I tutaj mam wszystkie skarpetki, rajstopy i tak dalej, tutaj mam wszystkie staniki, majtki, paski, tutaj mam jakiś koszyk, sam widzicie, suszarkę, jakieś pierdoły do włosów, tutaj mam resztę kosmetyków, które mi się nie mieszczą nigdzie, a tutaj mam torebki. Jeszcze pokażę Wam szafę, jak wygląda, bo na pewno będziecie zainteresowani, nie mam wszystko poukładane, bo ja po prostu lubię mieć porządek. Jak widzicie, mało rzeczy, bo wczoraj robiłam ogromne pranie. Także co, mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia. Pa, pa!